Odwaga i rozwaga. Dwie cechy, dwie cnoty współistniejące, a jednak o przeciwnych zwrotach. Ale dobrze, żeby człowiek miał je obydwie. Bo inaczej odwaga zamienia się w szaleństwo i może być destrukcyjna. A tylko rozwaga powoduje stagnację. Jak to jest u wielkich sportowców. Skoczkowie wzwyż, skoczkowie o tyczce zawieszają sobie bardzo wysoko poprzeczkę, ale spadają na miękkie materace. Biegacze nadają mocne tempo, ale nie za mocne, bo jeżeli przyjdzie kryzys, to wtedy na ostatniej prostej wyprzedzają nas rywale. I o tych sprawach, o odwadze i rozwadze w życiu ojca będziemy rozmawiali podczas 8. forum Tato.net 1 października. Czekamy na Was. Przybywajcie.